Cześć, witajcie. Jesteście na kanale Polska Flora i Fauna, a to jest 10 szybkich ciekawostek. Zacznijmy pytaniem. Czy widzieliście kiedyś żuka gnojarza? Na pewno go widzieliście. Ale czy widzieliście żuka gnojarza z uszami? Pewnie byłby to śmieszny widok. U ssaków uszy umieszczone są przy głowie. Jest to dla nas jak najbardziej normalny widok. U owadów niekoniecznie. Otóż świerszcze mają uszy na nogach. Niektóre ćmy posiadają je nawet na ustach. A u modliszki są między tylnymi nogami. Zmierzchnica trupia główka jest to motyl cieszący się niezłą sławą w Europie. Ale oprócz tego, że jest taki wielki i piękny, posiada także supermoc, ponieważ wydziela substancje chemiczne, dzięki którym może sobie ukradkiem wejść do ula, a pszczoły nie są w stanie wyczuć jego obecności. Wiadomo od dawna, że są gatunki roślin leczniczych, ale są także gatunki roślin tych trujących. Tak samo jest z owadami. Motyle z rodziny kraśnikowatych są trujące we wszystkich stadiach rozwojowych. W ich ciele znajdują się substancje chemiczne o nazwie glikozydy cyjanogenne. Kraśniki są najbardziej trującymi motylami w Polsce. Pewni biolodzy oszacowali, że na świecie żyje około 10 bilionów mrówek, czyli na jednego człowieka przypada 1 300 000. Śnieżno-biały uśmiech chyba na każdym robi wrażenie. W końcu jest to oznaka zdrowych i zadbanych zębów. Nie tym razem. Ciemne zęby w odcieniu żółtym lub czerwonym u bobra świadczą o ich dobrym zdrowiu, ponieważ oznacza to dużą ilość żelaza w szkliwie. Czapla siwa może żyć nawet 25 lat. Hasło pisklęta. Od razu przychodzi nam na myśl, że są to takie bezbronne zwierzęta, bo często tak jest. Jednak pisklęta dudka są nieco bystrzejsze. Kiedy czują niebezpieczeństwo, potrafią ze specjalnie zmodyfikowanego gruczołu kuprowego wystrzyknąć ciemnobrązowy płyn, który ma bardzo specyficzny i nieprzyjemny zapach. Co więcej, potrafią syczeć jak węże. W ten sposób odstraszają swoich wrogów. Kiedy samica wróbla zwyczajnego składa jaja, to pierwsze i ostatnie zawsze jest najmniejsze. Dodatkowo ostatnie jajo bywa bardzo często niezapłodnione. Szerszenie europejskie mogą osiedlać się w budkach lęgowych dla ptaków. Co więcej, potrafią wspólnie ją zamieszkiwać z danym gatunkiem ptaka. Żmije wystawiają swój język, aby orientować się w otoczeniu. Zbierają w ten sposób otaczający je zapach, a potem przenoszą go do jamy gębowej, do narządu Jacobsona, który analizuje sygnały węchowe. I to już jest wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!